It's a late booking. We weren't expecting this one. Yeah, French geezer, stand there with his hand up. Taxi for Barty. Libertad, la deja pasar Darly Soto, viene Bonet, centro, atención, ahí está Vera, 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 ¡gol! ¡Cabezaño! Pero igualmente, no, valía todo, ¿eh? ¡Ah, no, Vera! Increíble jugada, insólito, lo que ocurrió en el Estadio Modelo de Guayaquil a los 5 minutos del segundo tiempo de Belén. Długie piłki, tak naprawdę bardzo daleko już od bramki, nie na moment, na zawodnika, który wychodzi na czyste pole, nie wychodzi, nie ma zmiany krzyżowej napastników. Ciężko, żeby Milek tak naprawdę tak mocną piłkę dokładnie zaadresował jeszcze pod nogi naszego napastnika. Będą kolejne zmiany w polskiej ekipie, a teraz mamy sytuację niecodzienną, bo to jest 2-0. Bohater, widzą Państwa, jak się cieszy. Nie wiem, co mogą powiedzieć nasi bramkarze dziś o swojej postawie. Dwa przypadki, ale czegoś takiego to już dawno nie widzieliśmy. Otóż Wątoka, Piszczaka, Gawaszki. Kozioł, Skórzak źle obliczył wszystko. I proszę. Tego jeszcze naprawdę dawno na polskim boisku nie było. To się zdarza oczywiście takie sytuacje. Tutaj z tej sytuacji widać oczywiście, Państwo przy tym na ekranach telewizorów nie, ale... No ale to jest jedna z kuriozalnych bramek. Takiego kozła dostanie, że faktycznie może zaskoczyć naszego bramkarza. I myślę, że no i teraz... przegrywa swoją szansę, jeśli mogę nawet powiedzieć życiową, bo ta bramka pewnie zaważy o tym, że to nie będzie nasz numer jeden na mistrzostwach świata, chociaż ja nie chciałbym o tym tutaj decydować, ale... No nie jesteśmy od tego, bo nie jesteśmy selekcjonerami, natomiast bramka kuriozum, ale głównie błąd Piszczaka kuriozum. Wybicie przez Martineza, który patrzy...